Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Nie ukrywam, że mamy pewne obawy przed nagrywaniem dzisiaj, bo przed nami trudny temat. No i zobaczymy, jak uda się nam z nim zmierzyć. No ja już kiedyś byłem w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, ale jeszcze Majdanek przed nami, chcemy zobaczyć. Także stwierdziliśmy, że będąc w Lublinie, chcielibyśmy odwiedzić to miejsce, właśnie się wybieramy, no i zobaczymy. Szczególnie jest to ważne też dla mnie miejsce, że mój pradziadek też siedział w obozie koncentracyjnym, więc... No właśnie, no, także tak... Tym bardziej myślę, że powinien zobaczyć. Samo odwiedzenie tego miejsca jest takie już dość... Skręć w prawo. Angażujące emocjonalnie, a to, że będziemy się tutaj jeszcze dzielić tym razem z wami, no chcemy to pokazać jak najbardziej, jak mamy okazję się tym podzielić, ale nie będzie to łatwe na pewno, mamy takie wyzwanie. Za 200 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. Jesteś na miejscu. Za wjazd na ten teren zapłaciliśmy 5 zł, ale Majdanek jako muzeum państwowe ogólnie jest bezpłatne. Teren jest bardzo rozległy, chyba nawet można się poruszać tutaj samochodem. Znaczy no na pewno można, ale nie wiem czy tak każdy zwiedzający może. Tam zostawiliśmy swój samochód, tutaj tędy wjechaliśmy. Tutaj widać ogromny pomnik upamiętniający wydarzenia. Idziemy teraz na pierwszą wystawę. Aha, czyli to tam jeszcze wszędzie się ciągnie. I tak już od wejścia, no trudno to opisać i też nie chcę jakichś nieodpowiednich słów użyć, a na przykład takie spojrzenie na te wieże same, jakoś to już tak, taki emocje, niepokój, nie? Naprawdę przerażają. Strażnicze wieże. Budynki, które mijaliśmy do tej pory, nie są udostępniane do zwiedzania. Została ogólnie zabudowa tylko pola trzeciego. Większość budynków została po wojnie rozebrana lub została zniszczona. Uległa zniszczeniu. Tutaj są chyba komory gazowe, tak? Patrzę po tym zdjęciu. Wszystko ogrodzone drutem kolczastym. A te komory zostały zbudowane w 1942 roku. Budynek zwany bunkrem. Zniesiono tuż za łaźnią dla mężczyzn, która była w baraku numer 41. Teraz są przykryte tutaj. Mhm. Aha, jeszcze było nie dość, że drut kolczasty, to 3-metrowy płot tutaj. Ta część jest aktualnie w konserwacji, ale na zdjęciach widać, jak to wyglądało w środku, łaźnie i komory gazowe. No i tutaj widać komorę gazową od wewnątrz. Całe te ściany, i jakieś ślady. Metalowymi rurami tutaj przechodziły z innego pomieszczenia, z tak zwanej... Z tego bunkra, bunkier z komorami gazowymi. Nie, kabina SS-mańska była i z tej kabiny SS-mańskiej były takie dwie butle połączone rurami stalowymi do tej komory, no i tutaj gazowano, zabijano ludzi. Przez oszklone, zakratowane okienko SS-mani mogli obserwować proces uśmiercania. A w mniejszej komorze zabijano cyklonem B. Przez otwór w suficie. Większość ofiar stanowili Żydzi, głównie kobiety, dzieci i osoby starsze. Do późnej wiosny 1943 roku służyły one także do uśmiercania chorych i skrajnie wycieńczonych mężczyzn, także innych narodowości. Eksterminacja w komorach trwała od września 1942 do września 1943. Wszystko jest po polsku i po angielsku. Tutaj kolejna plansza dotyczy ubieralni i miejsca, cyklonem, w którym dezynfekowano też odzież. Cyklonem B też. Aha. Obowiązkowy rytuał obozowy, kąpiel i dezynfekcja nowo przybyłych. Po kąpieli z prysznicami nie zmuszano ich do zanurzania się w betonowych kadziach napełnionych środkiem odkażającym. W czasie pobytu w obozie kąpiel i zmiany bielizny organizowano rzadko, zazwyczaj raz na kilka tygodni. Kąpiele i dezynfekcje kobiet odbywały się w łaźni w sąsiednim baraku. Kolejne pomieszczenie to rozbieralnia przy łaźni męskiej. Tutaj odbywało się strzyżenie nowo osadzonych więźniów. Niemieckie obozy koncentracyjne sprzedawały włosy firmom przerabiającym je na filc i włókno, wykorzystywane do celów przemysłowych. Administracja wysłała do farbiarni Forst ogółem 730 kg włosów. Tutaj widzimy walce do ubijania dróg. Siłę pociągową stanowili więźniowie. Jedna z najbardziej wyniszczających form pracy na Majdanku. Przed nami pierwszy budynek, do którego możemy wejść. Majdanek, przeszłość i teraźniejszość, czyli w środku będzie jakaś wystawa. Większość tak naprawdę tutaj zabytków to są rekonstrukcje już, bo w okresie powojennym, no nie ma się co dziwić, wszystko zostało tak naprawdę zniszczone.
No, żeby po prostu jakby zatrzeć to. Tak, że zostały różne zmiany wprowadzone, ale udało się zachować kluczowe relikty obozu. Tak, ale reszta została zrekonstruowana. Te wszystkie wieże strażnicze chyba to są już rekonstrukcje teraz. Pozostały tu wnętrza komór gazowych. Mimo, że Niemcy przed ewakuacją podpalili krematorium, przetrwała jego betonowa zabudowa, wyposażenie, a wszystkie elementy drewniane zostały zrekonstruowane. Są też oryginalne baraki łaźni, część zabudowań dawnego sektora SS, dawne magazyny i warsztaty w części gospodarczej, ślady ziemne, pozostałości słupów w powiacie, bunkra z komorami gazowymi, blisko setka ruin zabudowań na polach więźniarskich. Tutaj na tym obrazie, na tym zdjęciu w sumie jest pokazana czarna droga, czyli wejście do obozu tu właśnie było. No jak ktoś tu na pewno już był transportowany, no to nie był, po prostu no, wiedział co go czeka. I obecnie na tym terenie znajduje się właśnie ten pomnik walki i męczeństwa, czyli to gdzie jest ten pomnik, to była droga wjazdowa do tego obozu właśnie. Tak, tutaj w ogóle dobrze widać jak to kiedyś wyglądało, porównanie zdjęć z przeszłości. I aktualnie, 2015 rok to jest ta droga teraz, no była w 2015, łaźnie, wszystkie baraki. Jesteśmy w tym budynku teraz w tej chwili, czyli kiedyś wyglądał tak. Wartownia. A, to też jest obok nas. Część gospodarcza. Kolumna trzech orów, baraki trzeciego pola obozowego, czyli to, co pozostało. Aha, i zostało zrekonstruowane częściowo. A tu jest wiatak komór gazowych, czyli to, co teraz jest zabudowane tutaj. Mm-hmm. To, przy czym teraz wchodziliśmy, tak. Przy komorach gazowych, to kiedyś tak wyglądało. Mm-hmm. A teraz widzimy kalendarium najważniejszych wydarzeń. Wszystko rozpisane na takiej linii czasu. Tutaj uruchomili komory gazowe, tu już zaczęto kobiety też zwozić, a tutaj dzieci jeszcze zaczęto zwozić. Wyszliśmy na zewnątrz, ale cały czas patrzę na to i nie wyobrażam sobie tak ciężkiej pracy, że to ani drgnie. W ogóle nie ma szans. No jeszcze wiesz, bierz poprawkę na to, że oni byli skrajnie głodni. No właśnie, niedożywieni. I ubrań nie mieli ciepłych, tylko po prostu... Nie, po prostu nie wyobrażam sobie. Ludzkie. Kolejne budynki są nie dostępne do zwiedzania. Nie wiem jak następne. Niektóre są roztworzone. Jezu, naprawdę mam ciarki jak na te wieże patrzę, okropne. A niektóre ekspozycje są tymczasowo niedostępne. Więc coś tu może też jest w konserwacji, przygotowaniu. Na tym budynku jest plakat, więc chyba wystawa jest w środku. Tak, multimedialna wystawa historyczna w baraku 62. Tutaj. Więźniowie Majdanka. Wstęp bezpłatny od 9 do 16. Od października 41 do lipca 44 przez niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku przeszło około 150 tysięcy więźniów. Obywatele wielu krajów wywodzili się z różnych grup etnicznych i środowisk społecznych. Śmierć poniosło około 80 tysięcy osób. Oglądamy wystawę. Tutaj jest mundur żydowski. Jedna z szubienic, na której przeprowadzano publiczne egzekucje. Tutaj jest krematorium, a tutaj stosy popiołów, które odnaleziono. Zobacz, ile tych popiołów jest. Wielu więźniów jest tutaj tak pokrótce opisanych. I można zabrać ze sobą taką krótką informację z wizerunkiem danej osoby. 18 tysięcy Żydów jednego dnia. No więc kiedy wreszcie, a tutaj oni ustawili te głośniki na dachach, poprzez te wszystkie walce, marsze i tak dalej, myśmy słyszeli tylko bez jednej przerwy ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, karabin maszynowy, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta, karabin maszynowy. To jest przerażający naprawdę opis śmierci, która towarzyszyła tak naprawdę w każdej chwili więźniom, bo to nie tylko były egzekucje, właściwie
w najróżniejszych formach, gdzieś tu było wypisane, ale nawet, że niektórych więźniów po prostu SS-mani strzelali do nich dla zabawy. Jednego dnia 18 tysięcy. Tak, to właśnie przed chwilą słuchałam, jak ta pani o tym mówiła, że przez 12 godzin, o już inna pani, ale przez 12 godzin trwała egzekucja jednego dnia, 3 listopada. Ale gdzieś tu jeszcze czytałam, aha, że na zamku w Lublinie, gdzie byliśmy, to też wykonywane były wyroki. Ale, aha, tutaj. Na zabawę, nie? Albo topienie w dołach kloanicznych. Nie wiem, przepraszam. Wieszanie, bicie na śmierć, zastrzyki fenolu w serce. No i po prostu właściwie cały czas było takie ryzyko, że można zginąć. Cały czas taką myślą. Tak, no i właśnie jeszcze póki były siły, to jeszcze była nadzieja, że jeszcze się przydasz do pracy. Ale na przykład tutaj jest o chorych osobach też wspomniane, że po prostu zostały zostawione bez pożywienia i pomocy lekarskiej i po prostu konały w męczarniach woli. No, ze zwłokami potem napisane, że bez najmniejszego szacunku można je było zobaczyć niemal na każdym miejscu w obozie. Niektóre ciała grzebano, w późniejszym okresie palono w krematorium lub na stosach spaleniskowych. Prochy były mieszane z ziemią i odpadami, wykorzystywane jako nawóz. A największy lęk wśród więźniów budził barak 19 na polu trzecim i tam wrzucali osoby już na tyle wycieńczone, bez szans na zostanie zdrowe i nie dawali już im jedzenia i po prostu dokonali tam powoli. A jeżeli a ktoś przeżył, to do komory. Tu w gablocie są puszki po cyklonie B. Napisane. Urnę. Aha. Przeczytałeś? Tak. Po uiszczeniu opłaty, jak rodzina uiściła opłatę, nie wiem, to dostawali urnę z prochami. Poza tym, że tak naprawdę w każdej chwili można było zginąć, to warunki bytowe były fatalne. Baraki były nieszczelne, pozbawione podstawowych sprzętów. Ubrania, które mieli więźniowie, zupełnie nie chroniły przed zimnem. A jeżeli ktoś próbował się docieplić, to za to miał jakąś bardzo surową karę. Tak, jeżeli słomą lub papierem jakoś chciał. Też nie było kanalizacji i załatwiali swoje potrzeby, no tak jakby w sumie tam, gdzie leżeli. No i tam właśnie a no i też choroby były się insekty, rozwijały, szybku i pluskwy. Właśnie choroby zakaźne, będące przyczyną wielu zgonów znowu. Aha, wśród SS-manów również. A nie, powszechny był strach przed tyfusem. Wspominałam wcześniej o więźniach, którzy są tutaj przedstawieni. To są osoby, które przeżyły i ich wspomnienia są tutaj zapisane w takich jakby dziennikach, tak to wygląda, relacje ich. Tutaj krótko ich historia opisana, jak trafili do obozu, czym się wcześniej zajmowali, gdzie byli później, a tutaj właśnie wspomnienia różne. Tutaj są znalezione na terenie obozu zdjęcia, przywieszki od bagażu, z którym przyjeżdżali. Tutaj też przyjeżdżały nowe osoby, dokumenty. Dalej przedmioty osobiste przywiezione do obozu. Jakieś pieniądze stare. Tutaj różne obwieszczenia i na przykład jest rozkaz zastosowania aresztu ochronnego za krytyczne wypowiedzi pod adresem władz. A tu są akta personalne na przykład osoby, która została przeniesiona na Majdanek z Dachau. Mój właśnie pradziadek był z Dachau. Jeśli chodzi o moment dołączenia do obozu, to większość więźniów przewożono tutaj koleją w wagonach bydlęcych, zaplombowanych, gdzie w ogóle musieli stać stłoczeni przez wiele godzin i właściwie jechali i zupełnie nie wiedzieli, jaka przyszłość ich czeka, zupełnie nie wiedzieli, gdzie jadą i co się z nimi wydarzy później. Na początku wszyscy przechodzili weryfikacje, które czasami takie formalne rejestracje trwały nawet tygodniami, także nie zawsze przyjechali i od razu pewnie trafiali do obozu, ale byli klasyfikowani później na zdrowych, silnych, zdolnych do pracy, no albo właśnie starszych, osłabionych. Aha, dla nich nie było miejsca w obozie. Odstawiano ich na bok, a następnie kierowano do komór gazowych. Przyszłych więźniów ograbiano uprzednio z majątku, obdartych z odzieży, prowadzono, czyli tamte wszystkie rzeczy, z którymi przyjechali, zostały im zabierane. Odbywała się dezynfekcja, szybka kąpiel, przydział odzieży obozowej, wypisywanie danych do kartoteki więźniarskiej, wydawanie numerów.
Więźniowie musieli je sobie przyszyć na ubraniu i wytłoczone na blaszkach nosić na szyi lub nadgarstku. I w tym momencie przestawali być istotami ludzkimi, stawali się numerami, których ich oznaczono. Tutaj widzimy odzież obozową Heleny Kurcyusz. Takie stroje miały kobiety. Tutaj buty należące do ofiar akcji Reinhardt. To było na tym kalendarium rozpisane. Wszystko, kiedy się działo, teraz dokładnie nie pamiętam. Fragment modlitewnika znaleziony w cholewce buta. Tutaj kolejne osoby i ich wspomnienia z obozu. Tutaj jakiś pomnik. Filmy, w których wypowiadają się byli więźniowie obozu. Wiele wspomnień. No właśnie, tutaj, że władze Majdanka starali się przekształcić spędzonych do obozu ludzi w podległe ich planom narzędzia, obdarte z poczucia człowieczeństwa. Jest też aspekt, który spotykał się oczywiście z ostrą krytyką ze strony współwięźniów, ponieważ niektórzy z nich stawali się więźniami funkcyjnymi, którzy też mogli później liczyć na lepsze warunki pobytu w obozie w zamian za pomoc w sprawowaniu nadzoru nad pozostałymi. Jednak oni w każdej chwili mogli też utracić swoją pozycję, więc też jakby cały czas byli zagrożeni, stąd wynikały różne brutalne zachowania. Jednym z zadań więźniów funkcyjnych było wykonanie kary chłosty na określonym więźniu. Często to też wywoływało konflikty na tle narodowościowym, bo było właśnie różne narodowości jakby sprawowały nadzór nad jakąś konkretną grupą. Byli więźniowie, którzy się przeciwstawiali oczywiście i chcieli doprowadzić do stanu rozwarstwienia zbiorowości więźniarskiej. Używali się taki język plącze w tym wszystkim. Ale też nawiązywano bliskie relacje. Znaleziono potajemną korespondencję między osadzonymi na różnych polach lub robiono z myślą o współwięźniach drobne pamiątki, ozdoby, zabawki dla dzieci. Przetrwanie ułatwiało skupianie się w grupach, dlatego powstały tak zwane rodzinki obozowe, tworzone przez polskich więźniów, które dzieliły się żywnością, miejscem na pryczy, dodatkowym ubraniem, opieką nad dziećmi bez względu na ich nację, organizowanie pomocy medycznej, ukrywanie tożsamości Żydów, którzy przebywali w obozie na aryjskich papierach. I no, były też to niektóre z form walki o zachowanie człowieczeństwa, taka wzajemna pomoc i wsparcie. Tutaj widzimy notes więźnia funkcyjnego z magazynu odzieżowego. Z nazwiskami, właściwie z numerami współwięźniów. Tutaj też jakieś pamiątki? Mhm. A, pamiątki dla współwięźniów, wykonane w obozie, że no, między sobą, nie? Wykonywali jakieś prezenty. Dalej jest opisana propaganda nazistowska, która jakby przedstawiała dyscyplinę i pracę jako szansę na przywrócenie ich więźniów w społeczeństwu, czyli być może mieli nadzieję, że jeżeli będą posłuszni, będą ciężko pracować, no to czeka ich jednak lepsza przyszłość. W rzeczywistości praca, tak jak w innych obozach koncentracyjnych, była jednym z narzędzi prześladowania i eksterminacji, a więźniowie traktowali byli tylko jako siła robocza, darmowa. Ale z drugiej strony siła i chęć do pracy, jeśli można to nazwać chęcią w ogóle, była przepustką do życia w obozie. No i jednak jakaś tam nadzieja pozostawała. Więźniów zestawiano w grupy robocze, nazywane komandami. Te grupy dzieliły się, różniły przydzielonymi im zadaniami lub miejscami pracy. Komanda dzieliły się na wewnętrzne, czyli działające na terenie obozu, i zewnętrzne, które były poza obszarem Majdanka. Ze względu na miejsce zatrudnienia więźniowie traktowali je jako dobre i złe, no bo skierowanie do pracy pod dachem albo jakimś mniej rygorystycznym nadzorem zwiększało szanse przeżycia. Do najgorszych należały komanda wykonujące roboty budowlane, prowadzone niezależnie od pory roku i warunków pogodowych. Bywało tak, że dla więźniów brakowało pracy, wówczas kierownictwo wymyślało zupełnie bezsensowne czynności, polegające na przykład na przenoszeniu w biegu i przy nieustającym biciu ziemi lub kamieni z jednego miejsca w inne. Szanse na przetrwanie tak zatrudnionych drastycznie malały. Żadnych nadziei na ocalenie nie mieli więźniowie skierowani do pracy przy masowej zagładzie, przy obsłudze komór gazowych i krematoriów. Jako bezpośredni świadkowie zbrodni byli po pewnym czasie uśmiercani, a ich miejsce zajmowali kolejni. W muzeum są ekrany, na których pojawiają się byli więźniowie i wypowiadają właśnie się, dzielą wspomnieniami, ale można też ich odsłuchać.
na różne tematy, na przykład o więźniach funkcyjnych. Trochę prywaty. Właśnie, jestem ciekaw, bo u mnie w rodzinie też była taka historia, bo kiedyś moje nazwisko trochę inaczej właśnie się pisało, tam nie do końca. Rafał ma nazwisko Pfeiffer. A jakoś też Pfeiffer się pisało i tak dalej. I też u mnie w historii była rodzina właśnie o jakimś tam bójku, który uciekł i wyemigrował do Stanów. Tak, tak właśnie czytamy. I tu się wszystko zgadza, tak, że Jerzy Pfeiffer uciekł z Majdanka i tutaj w ogóle jest ach, że przyjął nazwisko Józef Zieliński, mieszkał w Łodzi, ponownie się ożenił. No i właśnie zmarł w 99 roku. Mi tam babcia opowiadała trochę. Aha. No nie wiem. No ale nie chcę tak mówić ten, bo nie mam tak pojęcia. Ale być może no, coś ciekawe. Jest tutaj jest. Wyskoczyliśmy jak burza z muzeum. Pan nam powiedział, że tutaj to nie jest koniec wystawy. Myśleliśmy, że już tak na spokojnie zostaniemy tutaj. A jeszcze zdążymy udać się do krematorium. Jeszcze kilometr tak przed nami. Ale to krematorium nie było w konserwacji? Nie, o krematorium jeszcze nic nie da. Nie wiem gdzie było. Gdzieś tam cały czas i mam się kierować i jeszcze podobno zdążymy. Tutaj mijamy właśnie baraki. Mi się wydaje, że musimy iść jeszcze dalej. Ale teraz, a tu sobie wrócimy. Tak. Które zachowało się tak, jak było kiedyś. Jezu, jak to jest strasznie. To jest chyba ta łódka strażnicza, jak to się nazywało jakoś. Wydaje mi się, że musimy jeszcze lecieć na razie dalej na wystawę, bo ona będzie zamknięta, a tutaj możemy sobie później wrócić. Mijamy jeszcze pole czwarte. Tutaj ogrodzenie zostało, nie ma budynków. Chyba kierujemy się tam. Chyba tam jest krematorium. Fragment podwozia samochodu ciężarowego używanego jako podstawa stosów. Sarkofag, w którym umieszczono szczątki zwłok spalonych w krematorium w lipcu 1944. Hala zwłok, wykorzystywana również jako miejsce rozstrzeliwań. Ciała zmarłych i zamordowanych więźniów przed spaleniem skrupulatnie przeglądano w poszukiwaniu przedmiotów wartościowych. Usuwano z nich złote zęby i protezy. Przywłaszczone złoto dentystyczne przekazywano. Tak jak poniewierano człowiekiem za życia, tak poniewierano nim tym bardziej po śmierci. Gdy ginęły kobiety w komorach gazowych, a potem je palono, jedynym znakiem ich śmierci był mdlący dym krematoryjny. Gdy umierały chore w szpitalu, zwłoki ich też musiały być odstawione do krematorium. Pierwszą okropnością była konieczność usuwania zmarłym złotych koronek zębowych, jeśli takowe posiadały. Od jakiegoś czasu tylko tak w ciszy chodzimy, czytamy te historie. Po prostu, nie wiem, no brakuje komentarza, brakuje słów. Zupełnie. Pokażę wam za to, jaki ogromny to jest teren. Teraz w ogóle tam widać całe miasto, wszędzie naokoło. A ogólnie wystartowaliśmy stamtąd. Tam jest gdzieś nasz samochód, tam jest pomnik i cały czas tutaj... Bardzo dużo tu jest jakiś wrąg właśnie gabrany. Tak, takie puste pola. To jeszcze bardziej podkreśla ten taki nastrój. To jest naprawdę taki niepokój, takie przygnębienie panuje. Wiesz co, myślę, że możemy z tej strony teraz wrócić, bo jak patrzyłam na tę mapę, tylko nie wiem, czy do tych baraków można wejść z drugiej strony, w sensie na ten teren. Chyba można. Przed nami ogromny pomnik. Ja z daleka myślałam, że to jest budynek. Jest tuż przy krematorium.